70 kg ma na sobie na pewno. Musieliśmy się na wraku trzymać, bo inaczej by zdmknęło nas z wraku. Mam sieci na te. Na jej końcu jest podczepiona sieć. Bardzo się cieszę, bo najprawdopodobniej wyciągniemy sieć, która mierzy 70 metrów. Jakie zagrożenie dla Bałtyku stanowią sieci widmo? Będą zajmowali się monitoringiem pod kątem na przykład paliwa, które zalega we wraku albo w broni chemicznej. Będzie pół wraku owinięte tym. Rozpoczęliśmy operację Widmo. Operacja Widmo jest wynikiem porozumienia pomiędzy marką Bioterm i Fundacją Mare pod patronatem merytorycznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Fundacja Mare zajmuje się szeroko rozumianą ochroną ekosystemów morskich ze szczególnym naciskiem na ochronę Morza Bałtyckiego. Główne obszary tematyczne, w których działamy, to temat odpadów morskich, niebezpiecznych wraków oraz zrównoważonego rybołówstwa. W naszej działalności szczególnie ważny jest dla nas aspekt edukacji społeczeństwa, budowania wrażliwości ekologicznej, a także inicjowania współpracy międzysektorowej, w tym szczególnie z partnerami naukowymi, a także aktywizacja biznesu do działań na rzecz ochrony środowiska. Zaangażowanie marki Bioterm wynika z globalnej kampanii New Water Lovers i celem tej kampanii jest przenoszenie namacalnego wpływu, jeżeli chodzi o ochronę oceanów i mórz. Celem operacji Widmo jest oczyszczenie wraków, które znajdują się w Morzu Bałtyckim, z tak zwanych sieci Widmo. Sieci Widmo zawsze u nas były kojarzone jako sieci, które robią sztuczny przyłów. Teraz bardziej są kojarzone z tym, że to są sieci, które są plastikowe, czyli cały ten plastik, który się tam uwalnia powoli, potem trafia po prostu do nas. Dlatego im więcej tego wyjmiemy, tym lepiej dla środowiska. Sieci Widma to potoczna nazwa zalegającego na dnie zagubionego sprzętu połowowego, takiego jak sieci, liny czy pułapki, które po zatonięciu nadal kontynuują połowy, stanowiąc zagrożenie dla wszelkiego rodzaju stworzeń morskich, takich jak ryby, ptaki czy ssaki, które mogą się w takie sieci zaplątywać. Ponadto sieci widma są także plastikowym odpadem morskim, nieulegającym rozkładowi. Najnowsze badania dotyczące problemu sieci widm, opublikowane w październiku 2022 roku, podają, że globalnie każdego roku do mórz i oceanów trafia około 78 tysięcy km kwadratowych różnego rodzaju sieci połowowych. Bardzo często miejscem akumulacji takich sieci są wszelkiego rodzaju zaczepy podwodne, takie jak przede wszystkim wraki. Będziemy się ustawiać, jak będziemy napływać do wznania. Będziemy rzucać sonar. Sonar jest to takie urządzenie hydrograficzne, które nam obrazuje dno. Tak popularnie mówimy, że malujemy dno dźwiękiem. W tej chwili robimy to po to, aby zweryfikować, czy na wraku, na którym właśnie się pozycjonujemy, znajdują się te nasze celowe obiekty do wyciągnięcia, czyli sieci. Jesteśmy w laboratorium hydrograficznym, gdzie zbiegają się wszystkie sygnały potrzebne do obsługi urządzeń hydrograficznych, które mamy zainstalowane na statku, czyli echosondy wielowiązkowej i sonaru. I jednocześnie jest to miejsce dowodzenia operacją Widmo. To jest prawdopodobnie sieć wisząca w toni. I teraz robimy podejście jednostką już na odpowiednią pozycję, żeby nurkowie mogli bezpiecznie zejść na wrak. Rzucimy bojkę, żeby było wiadomo, gdzie on się znajduje, bo na toni jest tak samo, więc żeby kapitan też widział i nurkowie wiedzieli, gdzie jest wrak. Jak rzucimy bojkę, to nawigator rzuci kotwicę i tak się ustawi zgodnie tutaj z wiatrem, żeby bezpiecznie nurkowie mogli zejść po prostu sobie do wody. Plan jest taki, żeby wyciąć sieci z wraku. Założę blazę, napompuję ją, mniej więcej tak w tym miejscu, gdzie będę te sieci wyciągał. Będę po prostu obcinał tą sieć, wycinał z tego wraku. Jeżeli będzie wszystko wycięte, blaza wyniesie to do góry i będzie trzeba po prostu z pontonu, z wody to dohalować do statku i wyciągnąć na pokład. Wchodziliśmy do wody przy względnie dobrych warunkach. Zdążyliśmy tam jedną sieć wyciąć. Trochę sieci jeszcze tam jest do wycięcia, ale warunki się pogorszyły. Statek zaczął się oddalać od boi. Raz zbliżał się, raz oddalał, więc kierownik musiał przerwać pracę. No i jutro po prostu przy lepszych warunkach zejdziemy jeszcze raz i dokończymy. Musieliśmy się aż w wraku trzymać, bo inaczej by zdmknęło nas z wraku i tyle.
dzisiaj? Ile to może? Z 50 kilo? Nie, 70 kilo ma na sobie na pewno. Norek twierdzi, że mamy sieci, zobaczymy. Jak wyciągniemy, to będziemy znali szczegóły. Tak, podczepia drugą bladę, drugi worek wypornościowy i podciągnie drugą część. Zaraz będziemy wydobywać ją na pokład. Bardzo się cieszę, bo najprawdopodobniej wyciągniemy sieć, która mierzy 70 metrów. Tu jest początek tej sieci. A tam, gdzie blaza jest druga, jest koniec dopiero. Musimy drugi koniec tutaj przyciągnąć, żeby wyjąć ją dwoma żurawiami naraz. Mateusz, pod drugi żurawik tam, nie? Teraz będziemy holować tą bojkę. Na jej końcu jest podczepiona sieć. Musimy ją pociągnąć na drugą stronę statku, gdzie jest żurawik. Gro wraków przykryte jest sieciami. Jest niemożliwością zobaczenia, co jest pod siecią. Usunięcie sieci z wraku to jest pierwszy super krok do zweryfikowania wraku, w jakim jest stanie. Zardzewiały czy rozbity przez działania wojenne, jakie jest zagrożenie. To jest pierwszy krok weryfikacji. To jest bardzo dobra praca. Tego typu projekty mają przede wszystkim na celu budowanie świadomości, wrażliwości wśród społeczeństwa na temat problemu, jaki stanowią odpady morskie dla środowiska. Historia naszej współpracy z Fundacją Mare i z tematem sieci widmo jest już dosyć długa, bo 10 lat to jest sporo czasu. Zresztą temat dojrzewał przez długi czas, także zaangażowaliśmy się również my jako uczelnia. Oczyszczamy morze z sieci, które dalej łowią. Jako uczelnia, która ma tą świadomość ekologiczną i tak też kształtuje studentów. Zależało nam na tym, by studenci mogli wziąć udział w tym projekcie. Zobaczą tutaj wiele ważnych aspektów, które wiążą się z ich przyszłą pracą, czyli z pracą hydrografa. Zobaczą w rzeczywistości, jak wygląda asysta hydrograficzna prac pod wodą. To jest projekt o takim zabarwieniu bardzo ekologicznym, czyli to, co mówiliśmy przez cały okres studiowania, że jesteśmy potrzebni właśnie po to, by, no może górnolotnie to zabrzmi, ale oczyszczać, ratować planetę, pomagać wdrażać to podejście ekologiczne na morzu. Oczyszczenie jest potrzebne do monitoringu, bo żeby robić dobry monitoring, to trzeba dostać się do wraku. Często trzeba dotknąć tego wraku jakimś czujnikiem, sensorem. A może być to utrudnione w przypadku, kiedy te sieci tam zalegają. A dodatkowo pamiętajmy, że na razie pracujemy na wrakach, które są płytko, a za chwilę będziemy pracować na wrakach, które są głębiej, gdzie być może nie będziemy wykorzystywali nurków i wtedy ewidentnie będziemy polegać na sprzęcie, który będziemy zdalnie kontrolować i tam takie pozostałości jak sieci będą dużym utrudnieniem. Oczyszczamy wraki ze wszystkiego, co może zagrażać też w przyszłości pracy nurków, którzy będą zajmowali się monitoringiem pod kątem na przykład paliwa, które zalega we wraku, albo broni chemicznej lub innych substancji niebezpiecznych, które mogą znajdować się na takich jednostkach. Wcześniej pracowałem jako rybak. Musiałem się przekwalifikować, przebranżowić. Teraz jest ta sieć, tak jak ją zdejmowałem z wraku. Jest to sieć dodatkowo, jeszcze mówię, oplątująca, czyli każda ryba, która się wbije, jest praktycznie złapana, tak? Będzie pół wraku owinięte tym, tak? Jeżeli by to wszystko teraz tak rozwinął. A z jakiego tworzywa to jest? To jest właśnie żyłka, trzyskrętna, dosyć wytrzymała. No i może to łapać przez jakieś liczę 200 lat, tak? Nie wiem, ile tam się żyłka rozkłada, ale tyle chyba co plastik. Gdybyśmy, tak powiem, ścisnęli, prawie, że można by było to schować do reklamówki, tak? Dlatego jak się wyciąga taką całą sieć owiniętą z wraku, potem leży ona w jednym miejscu zwinięta, to wygląda, że jest tego niedużo. Cała sieć, jedna sieć, ma długość około 65 do 70 metrów. Jeszcze jednego nie powiedzieliśmy, właśnie najważniejszego, że przy wrakach jest właśnie najwięcej ryby, tak? Też niestety te siatki ją tam przy okazji wyłapują. Wszystkie rekonesanse, badania historyczne, to trwa najdłużej, zbieranie danych. To jest żmudny proces. Po
potem sama weryfikacja tego to już jest krótszy moment. No i samo wydobycie sieci, że już wiemy, mamy prawie że na 100%, bo to nigdy nie wiadomo na 100% zweryfikowane to, no to wtedy jedziemy na punkt, wchodzą nurkowie, wyciągają i to jest chyba jeden z najkrótszych momentów. Operacja Widmo dobiega końca. Dla mnie ta wyprawa, poza celem nadrzędnym wydobyciem sieci Widmo, była nauką w procesie, możliwością zweryfikowania wiedzy na temat aktualnych zagrożeń dotyczących Morza Bałtyckiego. A wyzwania, które napotkaliśmy w trakcie rejsu, a było ich niemało, były podstawą do rozmowy zarówno z przedstawicielami Fundacji Mare, jak i Akademią Morską w Szczecinie, w jaki sposób sprawić, aby nasze działania były jeszcze bardziej skuteczne w przyszłości. Realizacja tego projektu była dla nas niezwykle cennym doświadczeniem, ponieważ pozwoliła nam na zweryfikowanie informacji, jakie posiadamy na temat tego, jakie zagrożenie dla Bałtyku stanowią sieci widmo. W ramach tego projektu wytypowaliśmy 8 wraków na głębokościach do 30 metrów. Przeprowadziliśmy oględziny tych wraków oraz wyłowiliśmy cały sprzęt połowowy, który udało nam się na tych wrakach zlokalizować. Konieczna jest weryfikacja wraków na większych głębokościach. Mamy nadzieję, że taką weryfikację uda nam się przeprowadzić w najbliższej przyszłości.